gotta get a call from Babylon. Waiting for the word to say you miss me. Gotta hear your voice and you're taking me home. Babe, I need a sign that you care about. Gotta get a call from Babylon. Waiting for the word to say you miss me. Gotta hear your voice and you're taking me home. Babe, I need a sign that you care about me. Gotta get a call from Babylon. Waiting for the word to say you miss me. Gotta hear your voice and you're taking me home. Babe, I need a sign that you care about me. Gotta get a call from Babylon. Waiting for the word to say you want me. Gotta get my eyes on the mobile. Przecież ono dobrze, wejdzie chyba. Nie będzie smarować. Ty, jadą te. Jadą, mówię, la pierdziele, lecą gęsi. Co lecą? No o, zobacz na górze. Ta? No. Jadą gęsi. Lecą. Co powiesz ciekawego, co? To trzeba pójść Janockiego, co to? To podwójne, o. Z tymi podwójnymi tłukami. Tego stejki mogłeś jeść, a nie. Kurde. Idzie. Tylko tu dwa tłuki ciągną. Stejki mogłeś jeść, a nie smalec, kanapki ze smalcem i ogórkiem, dlatego ja taki cienki. Cienki Polak, nie? Cienki Polak. Siemanko, tu rolnik z Kalyłów. Uprawiamy, taki hektar 30 mamy. Łubin będziemy siali, Adrian tam siadł jelenia. Zobaczcie. Widzieliście? Zobaczcie. A nie wiem, co to tam pisze, tak to tam ma być, czy co? Ale jednak wstawiliśmy te dwie listwy z przodu grzebień i po środku z tyłu lizaka nie, bo tu będzie przejść i tak agregatem. Jedzie 9,5 na godzinę, 1800 tam obrotów. Ciutę jakby może i ciężej miał, ale ta ziemia się jednak wałkuje tam z przodu, ten grzebień po kołach wyrównuje. Jest, to był mój błąd tam, uprawy przedsiewnej tam przed owsem, bo teraz zobaczcie, nie ma jednak, nie ma znaku śladów po kołach, nie ma i idę wszędzie, widzicie? Wszędzie idę i się nie zapadam, wszędzie tak. To po na targach Kielce byliśmy i pan Paweł Nowak powiedział, weźcie, załóżcie to, zobaczycie, będzie lepiej. Ja no w błędzie byłem, myślałem, że trzeba wszystko testować tak jak jest, dopiero później odpinać. I no ten lizak z tyłu, to jak już by był ten lizak, to wszystką grudkę by rozbił. No idealne by było pod jakieś warzywnictwo, czy pod jakieś buraki, siew punktowy, siewniczkiem. Ale to będzie tu siany agregatem uprawowo-siewnym, będzie siany łubin. Więc widzicie. Zaorany był obornik zaorany i tu miały być ziemniaki, ja nie wiem co to będzie z tym łubinem. No nie ma, sadzeniaka jadalnego nie kupiłem, bo w tym roku jest drogi, więc siejemy ten kawałek łubinu, żeby tą ziemię uszlachetnić. Ta ziemia jest akurat w dopłatach, ale ładnie pracuje. Musi być przypinany do jelenia ten z przodu, chociaż ta łyżka, ona tam 250 ponad kilo waży, to ten ACU, agregat uprawowy, AUC, agregat uprawowy ciężki. O, Adrian tam macha. Widzicie go? Adrianek macha. Patrzcie. O. I te wały dobijają. Ale robota. Idzie. Mówi, tata, idź tam. Trochę ponagrywaj mnie ze mną non-stop, tylko ty siedzisz w kabinie, a oni mówią, że ja nic nie robię. Dobra, a mówię wam, jest dzisiaj 25 marzec, jest zimno, naprawdę chłodno jest, słonko było przed chwilą, zaszło, jakieś pochmurne niebo się robi, bo niby na jutro ma śnieg z deszczem padać. Ludzie kochane, jaka zimnota jest. Tutaj taka bruzda wyszła, bo jeszcze po Kwenerlandzie. Ale i tak ładnie zarzucił. Bez talerzówki. Wiadomo, że nie. Super.
wiecie, jak się muszę poświęcić? Drona nie wziął. Mówię, weź drona z góry to ładnie zrobić. A to za mały kawałek. No dobra, jak za mały, to za mały. O, a moment, uprawimy to. Niech se pojeździ, ale... Ale podoba mi się to. Podoba mi się. Naprawdę. Jednak muszą być ten grzebień z przodu i w środku ta listwa, to się wszystko wyrównuje, kotłuje się tam. A ten z tyłu lizak, no, nie, no nam niepotrzebny, bo nie wsiemy tych buraków, czy jakiejś tam kukurydzy, czy coś. No ale wyobrażacie sobie jeszcze, jakby ten lizak był założony z tyłu, ta trzecia włóka. Kurde, przecież tu by nie było żadnej, że nic, tam wszystko by to, tak by zrobiło pięknie. Tak by było. Ale ten agregat super słaba. Agregat uprawowy ciężki, a widać jak on podjeżdża tam do, rwie mu przód do góry. No masa jest ze względu na to, że te wały są z tyłu. To jest cały ciężar, przeciwwaga. On niby od zestawu przecież uprawowo-siewnego jest lżejszy. Nawet o 200 kg w tej chwili, nie? No ale on jest rozłożony. To co innego, a tam siewnik zarzucam zawsze, nie? Bo tak to mnie rwie do góry. No jest... Obciążenie dla tego ciągnika jest, bo jest krótki. Do podnoszenia tych zestawów. Ale on sobie daje rady. No, tu na naszej, widzicie, ziemię mamy piaszczyste bardziej. On sobie daje rady, zobaczcie, on sobie jedzie 9,5 na godzinę, 1800 tam jest obrotów i sobie daje radę, kurczę. No co my mamy tutaj cudować, nie? Prawda. Buja go, zobaczcie. O, Adrian chce, żebym wszedł tam do tego ciągnika. Kurde, chłodno jest jak nie wiem. Ja pierdziu. Idę. Może da mi pokierować? Co? Jak myślicie? Nie da mi na pewno już. Będę musiał... Siemanko! Siemanko! Co tu jest? Halo, witam, siemanko! Kurde, paliwa przelałem się. Śmierci tu chyba po zbiorniku poleciało. Na maksa nalałem. Dobra. Niepotrzebnie. Idziemy, trzeba by było ten EHR odkryć, jak to działa, bo tu jednak by był potrzebny ten EHR. Nie wiem. Bo ja muszę lekko redukować, do góry dawać. Jednak? No, bo jak jest piasek, to po prostu za dużo ziemi się tam przy... No ale kurczę, wyrównuj. Nie działa nic, ja mówiłem, że tutaj... Nie wiem co ten... Tu nic nie działa, to niby jest od tego EHR. Nic co nie działa. To... Od razu mówiłem, że to nie działa. No i co, miałem rację jednak z tymi włókami, nie? Miałem rację, a ty nie chciałeś zastosować tych włók. Miałem rację. Prawda. Kurde, gorąco. Stranie w maję. O, w tą stronę się dobrze robi. Tam jest od tamtej strony piasek jednak. I ja zauważyłem, trochę może za szybko jeździmy. Nie, no 9,5 na godzinę. No, ale wiesz. Talerzówka. Czym szybciej, tym dłużej. Czym szybciej, tym bardziej się pcha tam ziemia. No, nie, znów powiedzą, że lampka jakaś miga. Ja nie będę milion razy wam tłumaczył, dlaczego ona miga. Ona ma się tam migać właśnie. Ten typ tak ma. No to w takim bądź razie trzeba by było tamten łańcuszek jeszcze podnieść. Chyba jeszcze o jedno oczko podnieść tą włókę drugą. I by się tak dołem bardziej przesypywało. Chyba tak podniesiemy, Adrian. Podniesiemy? No, bo ona i tak ją podnosi, a o, dawaj do góry. Trzeba monitor włączyć, bo nic nie widzisz, że się pcha. Chodź, podniesiemy. Tak? Jeszcze o jeden ząbek podniesiemy, bo niech dołem więcej idzie tej ziemi. Bo to się kurde tego, jak tu mam wyleźć? No, ten grzebek tu na tych sprężynkach ma pracować. O, to tu ciężko. Tutaj podniesiemy. O, jeszcze jeden ten. Poczekaj, daj, teraz ja tu będę trzymał. Taka prosta sprawa, nie? O, no i tam też damy. No to niech się dołem bardziej przesypuje. Tu bierzemy na ten. O, kurde, moja ręka. Co ty? Ciężkie jest. To jest kurde, te metale, jeszcze tu ziemia się napcha. To jest ciężar. Te fajne boczne ekrany. No ale tylko wiesz, że źle zamontowaliśmy, nie? Jak źle zamontowaliśmy? Źle zamontowaliśmy, widzowie, ekrany podobno, nie? Tam ktoś mówił, że... Jak możemy źle, jak one muszą być na zewnątrz? Kto takie bzdury opowiedział? Nie, chyba są źle. Tak, chyba są źle.
mają być na zewnątrz. Widzowie, ma tą wprawę do nagrywania, czy nie ma? Lepsze vlogi robi ode mnie, nie? Vlogi na pewno, ale filmy chyba nie. Zobaczymy teraz. Tutaj to praktycznie, co ma tu brać, jak ty zostawiłeś 20 cm, nie wiem dlaczego. O, tam jest sąsiad, widzi, że ty wjeżdżasz mu żyto. Jeździ tam 60, no. To, dobrze, teraz? No teraz to tu ubitym jedziesz, no to co tu zobaczysz? Musisz jechać tam świeżo. Co, Mareś? Teraz zobaczę. Dobrze? O, teraz się tak nie pcha. O, pewnie, widzisz? No. Ale widać koła teraz, zobacz. A kurwa, widać koła teraz, no. Ty, ale jajca. Nie no, ale byś zostawił tak, Adrian, bo kurde, wtedy ziemi szło o ziemię. No rzeczywiście, troszkę tak jakby widać, no. Ale nie no, zostaw, Adrian, bo ta... Kurwa, to jeden ząbek i taka różnica. A ty tam obniżyłeś całkiem? No, obniżony jest całkiem. No to dobra, to zostaw już tak. Widać trochę koła? Troszeczkę koła widać. Nie, Adrian, dobrze jest. Tamte z przodu też, o, z przodu też pchają. Nie, dobrze jest. Dobra. Dobra, to na razie będzie resztę dograne z siewu łubinu, no na pewno dzisiaj, nie? To będzie osobny vlog. Nie, to będzie ten sam, tylko tu poucinać co trzeba. Nara.